Cześć, witam Was. Słuchajcie, pewnie wielu z Was ma problem w samochodzie z niewciągającym się pasem. Czyli wiecie, jak wyciągacie ten pas, wiecie, to on się tak słabo wciąga. O, widzicie? Po prostu się wciąga, albo gdzieś tam jeszcze leży nawet pod siedzeniem. Więc z pomocą idzie prosty myk. Tak zwany odrdzewiacz, czy tam wiecie, nie? To jest coś na zasadzie typu WD-40. Więc teraz słuchajcie. Tym psikaczem psikacie na dole, gdzie ten pas się zwija. Czyli ciągniecie na maksa. Ciągniecie na maksa pas. Staro tak trzymam jedną ręką. Bierzecie ten WD-40 czy tam innej firmy. Oczywiście to nie jest reklama, po prostu taki dostałem. I teraz słuchajcie, psikacie w środek. Gdzie jest ten mechanizm wciągający na pas? Wiadomo, pas nie będzie brudził pasażera, no bo on jest głęboko w środku. No i teraz tak. Troszeczkę się tam nasmaruje. Widzicie, jak szybko się wciągnął pas? Poczekajcie. Pociągnę na maksa. I puszczam. O Jezu, zablokowało się, dobra. Ej ty. Czekajcie, zwijam pas. Puszczam. Moment poszedł. Także zwykły taki odrdzewiacz. Psikacie na dole, gdzie jest ten mechanizm. Oczywiście trzeba później wytrzeć, żeby nie było zacieków. Może się komuś przyda prosty mechanizm, żeby ten pas się wciągał automatycznie. Miłego dzionka.